Wiecie, chcę wam powiedzieć o tym, że każdy człowiek ma problem. Biblia mówi o tym, że każdy z nas na własną drogę poszedł, a Bóg Jezusa dotknął karą za winę nas wszystkich. I może niekoniecznie jesteś przestępcą, może niekoniecznie jesteś złodziejem, może nie czujesz się jakimś recydywistą, ale chcę ci powiedzieć, że masz problem. Masz problem dlatego, że czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, to odwróciłeś się do Jezusa plecami i żyjesz w niezależności względem Niego. Jesteś zbuntowany, chociaż nawet sobie o tym nie myślisz. Dlatego, że problemem wszystkich ludzi to jest niezależność. Dlatego, że ludzie nie mają relacji z Bogiem. Możesz odprawiać jakieś religijne rytuały, możesz próbować się karmić czymkolwiek. Natomiast do momentu, kiedy nie poznasz Jezusa w osobisty sposób, to twoje serce będzie puste. Bo Bóg chce relacji z tobą. Bóg nie chce, żebyś mu coś udowadniał. Bóg chce dotknąć twojego serca. I wiecie, problemem ludzi nie jest to, że nie są religijni. Problemem ludzi jest to, że nie mają relacji z Jezusem. I to właśnie o tej relacji chcę wam powiedzieć. I w tym momencie, jeżeli w swoim sercu zawołasz, że Jezu, nie znam cię, ale chcę cię poznać, to On przyjdzie do twojego serca i On ci się pokaże. Dlatego, że On ciebie kocha takim, jakim jesteś. I On nic od ciebie nie chce, On chce relacji z tobą. Biblia mówi, że Bóg tak ukochał świat, że oddał to, co najcenniejsze, swojego Syna. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie musiał umierać, ale miał życie wieczne. Wyobraź sobie, że oddajesz swoje dziecko za jakichś obcych ludzi. Do tego może dokonać tylko szaleńcza miłość. I to zrobił Bóg, żeby ci udowodnić, jak bardzo cię kocha. I może dzisiaj sobie myślisz, że Bóg jak z jakąś odległą postacią z innej planety, ale tak naprawdę to, co Bóg czuje względem ciebie, to miłość. Do tego stopnia, że On to udowodnił, oddając własnego Syna, żeby ci pokazać, jak bardzo cię kocha. Ani Budda, ani Mahomet nie pokazali tego. Ale Jezus to udowodnił, umierając na krzyżu, pomimo, że nie był winny. Jeżeli myślisz sobie dzisiaj o Jezusie, to pomyśl o tym, co zrobił na krzyżu. Bo jest napisane, że zbawienie jest z łaski, za darmo. I dzisiaj, jeżeli przyjdziesz do domu i zawołasz do Jezusa swoimi własnymi słowami: Jezu, nie znam Cię, ale chcę Cię poznać, to On Ci się objawi. I On to zrobił w moim życiu wiele lat temu. I On może to zrobić w Twoim życiu, bo Bóg nie ma ulubieńców. Może czujesz się samotny, może czujesz się smutny i zastanawiasz się nad sensem życia. Może masz myśli samobójcze, ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus za to umarł. I że dzisiaj nie musisz być sam. Że dzisiaj w swoim sercu możesz doświadczyć relacji, spotkania z prawdziwym Bogiem. On ma na imię Jezus. I nieważne, czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, czy jesteś wykształcony, czy nie. Chcę ci powiedzieć, że Jezus dzisiaj chce dotknąć twojego serca. Jeżeli jesteś chory, to możesz doświadczyć uzdrowienia. Bo jest napisane w Biblii, że On wziął nasze choroby na krzyż. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, to On dzisiaj może cię uwolnić. I On to robi za darmo. Ale jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to złamać swoją dumę i swoją pychę. Być może religijną pychę. Tym, że uważasz, że jesteś super dobrym człowiekiem. Ja nie jestem tu po to, żeby cię osądzać. Natomiast wiem, że każdy człowiek potrzebuje zbawienia. I Jezus ci to oferuje.